Szanowni Państwo, otwieram 39. sesję Rady Gminy Gruszkice. Serdecznie witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz i Panią Kierownicę Dużego Ośrodka Pomocy Społecznej i Tam Radnych. Witam sołtysów i przyjmuję gości na dzisiejszą sesję. Proponowany porządek obrad na dzisiejszej sesji stwierdzam, że na 15 radnych obecnych w tej chwili jest 13, tak? 13. Nie ma Marcina Okruszka i Tomasza Kowalskiego. Sylwia zaraz się podpisze. Czyli obecnych na dzisiejszej sesji jest radnych 13, więc obrady, jeżeli chodzi o kworum, będą prawomocne. Jeżeli chodzi o porządek obrad, to przedstawia się następująco. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, wnioski do protokołu z poprzedniej sesji, podjęcie uchwał następujących spraw. Uchwalenie gminnego programu wspierania rodziny gminy Gruszkice na lata 2019-2021, zmiany w budżecie gminy na 2018 rok, udzielenie dotacji w odwiedzie Straży Pożarnej w Gruszkicach, gmina Gruszkice. Punkt 5. Informacja o działalności wójta między sesjami. Punkt 6. Interpelacje radnych. Punkt 7. Sprawy różne. Punkt 8. Zamknięcie sesji. Czy są jakieś wnioski, jeżeli chodzi o proponowany porządek obrad? Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. Wnoszą o wprowadzenie porządek obrad projektu uchwały w sprawie przyznania uprawy emerytalnej wójtowi gminy Gruszkice. Pismo Czy są jeszcze jakieś wnioski, jeżeli chodzi o porządek obrad? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przejdziemy do przegłosowania wniosku, który złożyła Pani Sekretarz. Kto jest za przyjęciem wniosku dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przyznania uprawy emerytalnej wójtowi gminy Gruszkice Pani Bożenie Zielińskiej? Kto jest za przyjęciem tego wniosku do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i nie będzie wprowadzony do porządku obrad. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Powinno być 8. W takim razie przejdziemy do procedowania porządku obrad, który Państwo otrzymaliście w materiałach. Z tego porządku nie będę głosował, tak? Który był przedstawiony. Jeżeli chodzi o wnioski do protokołu z poprzedniej sesji, kto jest, kto ma, proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, ja chciałam prosić o uzupełnienie protokołu z poprzedniej sesji o moją wypowiedź, o wypowiedź Pani Skarbnik, o wypowiedź Pana Mariusza, Pani Gór, jak i również Pana Przewodniczącego. Proszę o uzupełnienie protokołu. Czyli po prostu wniosek dotyczy tego, że nie były ujęte jakby słowa wypowiedzi, które padły. Tak. Tak, czyli to dotyczy. Całości protokołu. Nie całości protokołu. Ja proszę o uzupełnienie protokołu i mojej wypowiedzi. Pani Skarbnik. Ale w którym temacie właśnie? O tym, jak mówiłam, gdzie są pieniądze, gdzie można znaleźć pieniądze i gdzie je mamy, tak? I wypowiedź Pani Skarbnik. Po czym wypowiedź Pana Mariusza, który wyrwał z kontekstu wyrok sądu i dalszy ciąg dyskusji. Czy ja rozumiem, że tutaj, jeżeli chodzi o szczegóły, to sprawa będzie ustalona tak jak poprzednio, żeśmy przyjęli.
a i tak musimy te wnioski protokołu przygotować, tak? Ze statutem, więc jeżeli przegłosujemy ten wniosek, który pani radna Krystyna Warta złożyła dotyczący uzupełnienia wypowiedzi, jak rozumiem, dotyczy to dyskusji nad budżetem gminy. Nie, to była dyskusja. To była dyskusja, ponieważ chodziło o 5 tysięcy przekazane do pana na wypowiedź, o te progi. No i nie było jakichś pieniędzy, więc ja powiedziałam, że zostało 5 tysięcy z drogi Leśna, no i mamy 10 tysięcy, co nam zwrócono z nadzoru wykonanego, tak? A z tytułu tej... I w ogóle tej wypowiedzi... A tej pani nie ma. Nie ma. A później pani skarbnik się do tego odniosła. Tak. Pamiętam, że te pieniądze... Nie jest prawomocny. Tak, że nie jest prawomocny. I tej wypowiedzi pani skarbnik też nie ma. Też nie ma. No i nie ma też również wypowiedzi pana Mariusza. Kto czytał wyrwany kontekst z wyroku, jeżeli chodzi o tą rodzinę. A tak, była sytuacja, że przedstawiał część uzasadnienia. Tak, potem ja się wypowiadałam i również pani Łódź się wypowiadała i tego w protokole nie ma, a uważam, że być powinno, bo taka dyskusja była. To już wszystko jasne, ja już wiem, o co chodzi. Otworzyłem sobie ten fragment sesji. W takim razie głosujemy wniosek dotyczący dopisania do protokołu z poprzedniej sesji, ale głosujemy ten wniosek, dopisania do protokołu z poprzedniej sesji, tych wypowiedzi, szczegóły, już wiemy, o co chodzi, szczegóły zostaną ustalone tutaj między panią radną a panią Katarzyną, co do jakby już szczegółów, ale wiem, że chodzi o te konkretne wypowiedzi, o ten konkretny fragment sesji, to jest za przyjęciem wniosku pani Krystyny Warta dotyczącego protokołu z poprzedniej sesji, proszę podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek uzyskał akceptację zwykłą większością głosów. Brawo, Żywice. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu czwartego dotyczącego podjęcia uchwał w następujących sprawach. To jest uchwalenie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Różwice na lata 2019-2021. Pan kierownik, proszę bardzo, zreferowanie gminnego projektu uchwały. Proszę Państwa, program wspierania rodziny w gminie Różwice został opracowany na lata 2019-2021. I jest to kontynuacja realizowanego w cyklach 3-letnich gminnego programu wspierania rodziny. Program wspierania rodziny będzie służył realizacji gminnej polityki rodzinnej. I działania na rzecz dziecka i rodziny będą realizowały następujące instytucje. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Różwicach. Rodzaj działalności. Praca socjalna, pomoc finansowa i rzeczowa, dożywianie dzieci w szkołach, wsparcie przez asystenta rodziny, wypłata zasiłków rodzinnych, wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, aktywizacja społeczna zawodowa, specjalistyczne poradnictwo, w ramach działalności ośrodka interwencji kryzysowej. No jest to psycholog, którego działania są wpisane w struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Urząd Gminy w Różwicach. Rodzaj działalności, przyznawanie stypendiów, dowozy dzieci do szkół, organizowanie zajęć sportowych w gminnej hali sportowej, promowanie aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych, udział środków własnych w programie dożywiania dzieci i współpraca z Bankiem Żywności. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Różwicach. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych grupą terapeuty. Dofinansowanie kolonii obozów dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. Finansowanie działań profilaktycznych dla dzieci i dorosłych. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar i sprawców przemocy w dyżur psychologa. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Różwicach będzie zajmował się wsparciem i pomocą rodzinom przy zwyciężaniu problemu przemocy.
Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w Drużbicach i Wadlewie będą prowadziły działalność w zakresie profilaktyki, utrwalanie prawidłowych wzorców, zdrowego stylu życia, nauka zapobiegania chorobom przewlekłym, rozmowy z rodzicami na temat uzależnień dzieci od środków odurzających, uzależnień wśród dorosłych i opieki zdrowotnej. Zespół szkolno-przedszkolny w Drużbicach, Szkoła Podstawowa w Wadlewie, Szkoła Podstawowa w Rasach będzie prowadziła działalność edukacyjno-wychowawczą, organizowała wypoczynek, umożliwiała uczniom udział w imprezach kulturalnych, wsparcie socjalne uczniów najuboższych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i rodziców, współpraca z kuratorami sądowymi. Parafia Świętego Rocha, Parafia Świętego Ignacego Loyoli, Parafia Świętego Floriana będą prowadziły działalność charytatywną, organizowanie wypoczynku, organizowanie afek świątecznych. I to są nasze zasoby gminy, instytucje, które będą realizowały ten program, ale też będziemy współpracować z instytucjami i organizacjami spoza terenu Drużbice. I będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, Sąd Rejonowy w Bełchatowie, Służba Kuratorska Sądu Rodzinnego, organizacje pozarządowe oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie. Celem głównym programu jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Odbiorcami programu będą rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, oraz przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Realizatorami programu będą wszystkie te instytucje, które przed chwilą wymieniłam i rodzaj ich działalności nakreślony w tym programie. W programie są też zasady finansowania tego programu i będzie się to odbywać z środków budżetu gminy, z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, programów rządowych z zakresu wspierania rodziny, funduszy z Unii Europejskiej, no i innych środków, które mogą być pozyskiwane w ramach konkursów dotacyjnych. W tym roku wystąpiłam o dodatkowe środki właśnie do tego programu, który kończy się już do tego roku, w tym roku. Jest to program asystenta rodziny i otrzymaliśmy dotację 19 260. Pan Stadi chyba teraz przyszły te, tak? Część tych pieniędzy, no jest koniec listopada. A wkład własny do programu to 10 201 zł. W tym roku na realizację programu były nas zabezpieczone środki w kwotach. Rodziny zastępcze 31 960 i wspieranie rodziny 48 825 66 groszy. To wszystko? Mam pytanie, bo wspomniała Pani, że były finansowane kolonie dzieci i jakby teraz pod koniec, tak, w tym gminnym programie, tak, 2019, znaczy tak, że będą finansowane na przyszłość. Tak. A czy były finansowane tutaj czas? Bo Pani tego nie ujęła w sprawozdaniu. Bo to odbywa się w ten sposób. Kolonie najczęściej bezpłatne, gratisowe otrzymujemy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Otrzymujemy kilka kart. W związku z tym rodzice tego nie finansują. Ale zdarza się, że ktoś indywidualnie w pomocy społecznej zasada indywidualnego przypadku zwraca się do nas i wtedy nie pokrywamy w pełni tych kolonii, ale powiedzmy w jakiejś części. Ewentualnie dofinansujemy ubrania. Formie zasiłku. Formie zasiłku. Także nie wykazuje tego jako wręcz pokrycie kosztów kolonii, bo tak nie jest. Ale jest to wsparcie duże dla tych, którzy się zgłoszą. Ale na przyszłość, ten 19-21, to już będzie finansowany, tak? Te koszty kolonii, bo Pani... Może się zdarzyć, w zależności od tego, jaki będzie coroczny budżet, może się zdarzyć. Dlatego, ponieważ to jest program, jak Państwo wiecie, to są dość szerokie ramy. Program napisaliśmy sobie teraz możemy go zrealizować w 100% albo tyle i tyle, jak się uda. No, przeważnie jest tak, żeby finansować kolonie, żeby było jak najwięcej programów profilaktycznych, to trzeba mieć na to pieniądze. Więc
Jaki będzie budżet, taka będzie też realizacja. Tych kart z tego BCPR-u to ile też więcej? 5, 6, czasami więcej. Czasami 3 były też. Później to w latach się kształtuje. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Przejdziemy do... Przejdę do odczytania przyjęcia projektu uchwały. Numer uchwały porządkowy 403 Rady Gminy Dużwice z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia i realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Dużwice na lata 2019-2021. Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Gminy Dużwice uchwala co następuje. Zatwierdza gminny program wspierania rodziny w gminie Dużwice na lata 2019-2021 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza wójtowi gminy Dużwice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta z zwykłą większością głosów. Uchwała głosuje. Kolejny projekt uchwały, a w zasadzie blok uchwał, dotyczy zmian budżetu na 2018 rok w realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dużwicach i na Dużwicę. Proszę bardzo, pani skarbnik. Proszę, mogę się oddalić, tak? Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dobra, 91 902 zł. Zmiany, proponowane zmiany, zmiany po stronie wydatków dotyczą przeznaczenia tej kwoty. Ona podejrzewam, że jeszcze nie będzie w pełni wystarczająca na odprawę emerytalną i tak zwane odprawę trzymiesięczną z tytułu zakończenia kadencji wójta gminy Dużwice wraz z wszystkimi pochodnymi plusami z funduszy kas. I tylko taka zmiana, że tutaj jest. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik. Od razu mówię, że nie było planowane. Tak. Pani skarbnik. W związku z tymi zmianami do budżetu gminy, to jest kwota, która jest ujęta prawie tożsama z kwotą wypłaconego odszkodowania za utratę mienia, wyposażenia Straży Pożarnej w Dużwicach i uszkodzenie mienia elementów budynku, kradzieży z domu. Nieprzypadkowo po tych zmianach do budżetu znalazł się również projekt dotyczący udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Dużwicach. Ja doskonale wiem i mamy pewną świadomość, że z ustawy o pracownikach samorządowych 2008 roku wynika obowiązek wypłacania tejże uprawy. Ja stoję na stanowisku, że powiązanie przepisu ustawy o pracownikach samorządowych dotyczącego ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta i powiązanie tego z odprawą jest niezasadne i Rada nie musiała podejmować takiej uchwały, bo to nie jest element wynagrodzenia. To po prostu wynika z przepisów i to jest obligatoryjne świadczenie ze strony gminy. Po prostu będziemy musieli to wypłacić. Tego na pewno nie mówię. Tak jest przepis i koniec. I nie dyskutuję z tym.
Natomiast jestem bardzo zaskoczony, bo w okresie praktycznie od podpisania pożaru uchwały do dnia dzisiejszego prosiliśmy, i takie też było stanowisko Komisji Budżetowej, która odbyła się bodajże 29 do 30 listopada. 30 listopada, nie? 30 listopada. Października. Która, że tak powiem, jednoznacznie zajęła stanowisko w tej sprawie dotyczącej odszkodowania dla jednostki i udzielenia tej reputacji. I teraz, szanowna pani skarbnik, w jakiej jesteśmy teraz w postawionej sytuacji, kiedy Komisja Budżetowa rekomenduje określony wydatek, organ wykonawczy wykonuje, no nie wykonuje tego w tym okresie, po czym wykonanie jest całkowicie odwrotne. Czyli przedłożenie tego projektu uchwały jest wbrew temu, co zostało wcześniej ustalone w sposób jednoznaczny i bez wątpliwości. Jak się czują strażacy w sytuacji, kiedy liczyli na to, że odzyskają ten sprzęt, działają społecznie, a mimo to po wielu zabiegach dotyczących dofinansowania, to nie tylko chodzi o tą sytuację teraz, ale dużo wcześniejsze sytuacje, nie otrzymują żadnych pieniędzy z tego tytułu. Z decyzji, która przyszła do gminy, jednoznacznie wynika tytuł wpływu do budżetu. To jest tytuł utraty mienia i uszkodzenia wtedy. Nie widzę żadnej logiki przeznaczeniu tych środków finansowych na wypłatę odprawy mentalnej dla wójta gminy Żywice. Dziękuję bardzo. Nie ma najmniejszej grupy. Szanowni Państwo, jest mi ogromnie przykro, gdy zapoznaję się z treścią takich projektów uchwał. To, co kolega przewodniczący przed chwilą powiedział, były inne ustalenia i inne wnioski. Dla mnie to jest niewyobrażalne, Szanowni Państwo, kiedy Ochotniczej Straży Pożarnej w Różbicach w brutalny, perfidny sposób został skradziony sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, gdzie firma ubezpieczeniowa zwróciła należną im kwotę zadośćuczynienie za gminie, no ale to jest za utracony sprzęt. Oni w obecnej chwili posilają się sprzętem pożyczonym, który w każdej chwili może zostać im z powrotem zabrany, zostaną z niczym. I teraz, Szanowni Państwo, ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Do mnie to po prostu nie dociera, gdzie pieniądze z ubezpieczenia powinny iść na cel zakupu tego sprzętu brakującego im i na wyposażenie. A tych pieniędzy nie ma. A ja nie wiem. No, teraz już nie chcę zagłębiać się i dramatyzować, jak to będzie wyglądało, gdy ten sprzęt będzie im z powrotem od tej firmy, która grzecznościowo im życzyła zabrany, i z czym oni pojadą, z dobrymi chęciami. Dobrymi chęciami to jest piekło wydrukowane, Szanowni Państwo. Dlatego proszę tutaj osoby takie władne, no ale takich osób chyba tutaj władnych nie ma, żeby wprowadziły tutaj zmianę do projektu tutaj tych uchwał, żeby te pieniądze się znalazły. Na odprawę dla pani wójt te pieniądze się znajdą. I zgodnie z literą prawa ona te pieniądze otrzyma. Nikt tych pieniędzy jej nie pozbawi. Tylko teraz logika. No ja zapoznając się tutaj z tym projektem uchwał, to 91 tysięcy z hakiem, to ja myślałem, że to jest to odszkodowanie, które zostało tutaj przekazane, a to na odprawę dla pani wójna, no nie wiem, na ratowanie zdrowia, życia, nie wiem czego, no to nie. Po prostu jak
Nieraz może za dużo mówię, to w tej chwili brakuje mi, szanowni Państwo, słów, jakby nazwać tą sytuację. No ale kto ma oczy, to widzi, kto ma uszy, ten słyszy, kto ma serce, to rozumie, co się dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Chciałam zapytać, co się dzieje ze środkami, które miała przykład do gmina Kleszczów 100 tysięcy. Bo widzę, że 90 tysięcy, które i tak teoretycznie należy się strażakom, już teraz nie chcemy przeznaczyć na odprawę dla pani wójt, bo to 100 tysięcy też chciałabym wiedzieć, czy rzeczywiście będzie przekazane strażakom, czy też jakiś inny szczytny cel tutaj szybko znajdziemy. Jeżeli chodzi o 100 tysięcy przyznane przez gminę Kleszczów, to został rozpisany przetarg na zakup tego sprzętu we współpracy z jednostką OSP, która przedstawiła opis przedmiotu zamówienia i zapotrzebowanie. A jak wygląda sytuacja teraz tego przetargu? Na jakim jest etapie? Wczoraj było otwarcie ofert. Trwa ocena oferty. Szczegółów aż takich nie znam i nie wiem, czy mogę mówić w tym momencie, bo do momentu, kiedy komisja nie przedstawi ostatecznego swojego stanowiska co do tej oferty, nie jestem. Nie wiem, bo czasem w ciągu chwili przychodzą informacje, czy jest przetarg rozstrzygnięty, czy nie, teraz nie ma informacji. No nie, to po prostu jest kwestia analizy wszystkich dokumentów, czy zostało dobrze oszacowane, czyli czy oferta została dobrze wypełniona. No, no niestety, to nie można tego zrobić tak po ad hoc. No to nie można, no ale jakiś czas już od jakiegoś czasu wiemy, że te środki są, właściwie dzień po tej sesji takiej burzliwej, gdzie wszyscy jednoznacznie mówili, że te pieniądze są bardzo potrzebne, a teraz okazuje się, że mamy już jakieś środki. No to trzeba zrobić postępowanie przetargowe. Dobrze, ale gdy mamy teraz takie środki, które możemy przekazać na tą gotowość bojową, jednak znajdujemy inne priorytety, drodzy Państwo. Więc no dlatego ja teraz się pytam, czy to 100 tysięcy też za chwilę gdzieś tam nie będzie w budżecie zmienione na co innego, tak? Czy ewentualnie taka możliwość w ogóle jest? Nie, jest rozpisane postępowanie przetargowe, które musi być zakończone zgodnie z prawem. Mam nadzieję, że po prostu jakaś sprawiedliwość w tym urzędzie i w rozdysponowaniu środków naprawdę nastąpi, bo to, co dzisiaj nam Państwo przedstawiacie, to jest... No. Szanowni Państwo, no, odprawa emerytalna wójta w związku z zakończeniem kadencji, w związku z przejściem na emeryturę należy się. A strażakom się to nie należy, niech pani powie. No to należy się, my tego nie kwestionujemy, szanowni Państwo. Ale niektórzy na poprzedniej sesji też mówili, że to 100 tysięcy nie będzie, a jest. No to dobrze. A to pan, no ale jest, ale jeszcze... To się dzieje, nie wiem, nie. Proszę mi powiedzieć, no jaka jest wysokość strat straży? Jakie poniesiecie straty? Szanowni Państwo, wywołany jestem do odpowiedzi, więc proszę więc zacznijmy po kolei. Szacunkowa wartość naszych strat była około 100 tysięcy. Po analizie i rozpoznaniu rynku, że ile będzie to kosztować w chwili obecnej, to kwota się już robi ponad 200 tysięcy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nawet boję się powiedzieć, że bliżej 300. Okej. Wracając teraz do przetargu. Tu nie ma co ukrywać. 17 września była podpisana umowa z gminą Kleszczów. Pieniążki prawdopodobnie no, poszły zaraz za to. Chwilę prawdy się było, wszystkim należyło. Do tej pory tak naprawdę wszyscy dużo mówią, a tak naprawdę nic się nie działo. Więc pan Arkadiusz Myśliński, który jest poniekąd pracownikiem Urzędu Gminy, chodził, pytał, jak w końcu to ma być, czy formą zapytania, czy formą przetargu. Nikt nie był w stanie mu odpowiedzieć, łącznie z panią Wójt, tu nie ma co się czarować, nikt w stanie nie był odpowiedzieć, jaką to formą ma się to odbyć ten zakup. Drodzy Państwo, 17 września. Ja poszedłem do pani Wójt tuż po pierwszej turze wyborów, w poniedziałek, z zapytaniem. Co się dzieje z tym przetargiem? No to już był koniec października. No nie wiadomo. Nie wiadomo, drodzy Państwo, co się dzieje. Okazuje się, że specyfikacja, wszystkie te potrzebne dokumenty z naszej strony leżą u pani Małgosi, tej, która odpowiada za strażę. Już teraz mówię, 100 lat.
No więc pytam, co dalej, żeby ten przetarg ruszył z miejsca? Okazuje się, że potrzebne są 4 podpisy. Pani skarbnik, pani od przetargów i pani wójt. No więc pytam pani wójt prosto w oczy, czy te 4 podpisy to wymagają kolejnego pół roku, kolejnego roku, bo facet, który nam użyczył, ta firma, która nam użyczyła, Firemax, chcą odebrać nam sprzęt przed końcem roku, bo chcą go po prostu sprzedać. No więc pani wójt się zirytowała, wezwała panią, nie wiem, to zastępca pani Marty Plich, czy nie wiem, jak ta osoba się nazywa, żeby ruszyła temat z miejsca. No, dziwnym sposobem jakoś te podpisy udało się zebrać. Szanowni Państwo, następnym krokiem no, było moim zwrócenie się do przewodniczącego Komisji Budżetowej, żeby ruszył temat, bo ten przetarg no, dalej gdzieś wisi w powietrzu. Po Komisji Budżetowej natychmiast został tego samego dnia cudem ogłoszony. Firma się zjawiła, w tej chwili trwa jakieś tam uzupełnienie ze strony firmy, ponieważ no, panie tutaj z Urzędu Gminy włożyły jakieś tam zażalenie odnośnie tego, że nie kompletna dokumentacja, bo muszą być katalogi w kolorze, pięknie wszystko opisane. Okej, firma się zobowiązała dostarczyć. To jest temat tego Chryszczowa. Natomiast temat dotacji, znaczy odszkodowania stóp. Szanowni Państwo, żebyście mieli wiedzę, to tak wysokie odszkodowanie to jest tylko dlatego, że to jest dobra wola tego towarzystwa ubezpieczeń. Rozmawiałem z człowiekiem, który prowadził tę sprawę, rozmawiałem także z dyrektorem. Zgadza się, Urząd Gminy, no jakby na Urząd Gminy była ta polisa ubezpieczenia budynku, strażnicy i mienia, które się w tym znajduje. Oni powiedzieli wprost, chcą nam pomóc. Dotknęło nas nieszczęście, chcą nam pomóc. Nie mogą od tak sobie dać 50, czy 40, czy 100 tysięcy więcej, bo po prostu no nie mogą. Więc zachowali się fair, po prostu to, co żeśmy tam mieli w specyfikacji, zrobili szacunkowo wartość tego sprzętu, tego uszkodzonego mienia, bo przypomnijmy, że jest uszkodzona brama, uszkodzone drzwi, uszkodzone okno, uszkodzona automatyka drzwi, i znaczy bramy tej wjazdowej i elewacja. Więc pan dyrektor podjął taką decyzję, żeby jakoś nam pomóc, to sięgnęło tej kwoty. I po prostu my tą kwotę byliśmy przekonani, że w trybie pilnym dostaniemy. Tym bardziej, że pani wójt 14 października zrobiła z nami spotkanie. Wręczyła mi osobiście na moje ręce to pismo, które tutaj no, przedstawialiśmy na kwotę łączną już tutaj po z elewacją na 91 902 zł. Wszystko było piękne do tego momentu. Panu Artowi Myślińskiemu kazała się tutaj zwrócić do pani skarbnik, jaką to formą, czy zapytaniami, no raczej zapytaniami, bo przecież to jest drobnica, to jest nie sposób ogłosić przetarg na wykonanie, na wymianę okna, na wymianę drzwi, na naprawę elewacji, na naprawę automatyki i kupienia jeszcze tej drobnicy, tego sprzętu, który nam ukradli. Więc to nawet nie ma mowy, żeby to jakimkolwiek przetargiem zrobić, bo przetargu by chyba było ze 40 w tym temacie. No, nie dało się. Było wielkie milczenie, było, tak szczerze mówiąc, ukrywanie, że w końcu te pieniądze są, czy tych pieniędzy nie ma. Nikt nic nie wiedział. No, część tej prawdy wyszła na komisji budżetowej, że jednak te pieniądze przyszły zaraz, tak naprawdę, razem z decyzją. No i tak do tej pory jesteśmy. Jesteśmy, drodzy Państwo, z niczym. Jako straż, no to aż śmiech na sali. Zostaliśmy z niczym, tak naprawdę z niczym, bo to, co dostaliśmy od PG przez tutaj pomoc pani poseł za pośrednictwem pani wójt, tutaj w porozumieniu 20 tysięcy, kupiliśmy jedną bombę plus jakiś tam agregat i na tym jest koniec. Koniec pomocy jakiejkolwiek. I czekamy dalej. Sprzęt myślę, że najdalej za tydzień będzie zabrany, bo człowiek mówi krótko, panowie, ja muszę to sprzedać przed końcem roku. Ja muszę się rozliczyć z tego, z tych moich zakupów i dalszej odsprzedaży. I nie ma mowy dłużej tego przeciągania. No, gratuluję takiej procedury, bo powiem szczerze, że mnie chyba tylko teraz to zostało sprowadzenie telewizji i pokazanie całej Polsce, jak wygląda polityka. I to tyle z mojej strony. Do Państwa, no nie wiem, sumieniem zostawiam decyzję, co z tym zrobić. Bo
przepraszam, że tu się wtrącę akurat w nie moją kwestię. To, co odprawa, to każdemu to się należy. I to na tym dziwię się, że jakieś uchwały są temu podejmowane, gdzie to jest z mocy ustawy i prawa. Że odszkodowanie, że odprawy, czy tam jakieś inne tematy z kodeksu pracy wynikające, czy z samorządu, to się na to dziwne, że no, najlepiej to i najprościej okraść jeszcze drugi raz straż. Tylko tym razem papierkowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący Łukasz Bartosiak. Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, może ja w pierwszej kolejności udzielę odpowiedzi radnej Sylwii z tema, w związku z tym nie wiem, czemu pani sekretarz tutaj nie chce udzielić informacji, to ja jej udzielę. Kwota, jaką zamawiający, czy to jest gmina Drzwi, że otrzymała na sfinansowanie tego zakupu, to jest te 100 tysięcy z gminy Kleszów. Jedna oferta została złożona na kwotę 100 tysięcy, to jest ta firma Firemax, więc no wydaje się, nie wiem. Zawsze w takich sytuacjach pani wójt Drzemi wobec opowiada, że tak, mam już ofertę, już zaraz rozstrzygamy, a teraz jakoś dziwnie się tego unika, nie wiem, czy znowu ktoś chce coś zrobić na złość, czy no nie chcę nawet tutaj myśleć, bo to co widzimy, to naprawdę wszystkiego możemy się spodziewać. Druga sprawa dotycząca tej kwoty z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, to jest kwota 91 902 zł. 77 groszy. To ma być pani skarbnik przeznaczone w całości na odprawę. To wystarczy? Czy jaka to będzie w ogóle kwota, którą musi zabezpieczyć gmina na wypłatę tej odprawy emerytalnej i wszystkich pochodnych? Na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze, bo jeszcze na pewno jakiś urlop będzie do wypłaty, ale to teraz mamy 12 listopada jeszcze wolne, więc te kwoty jeszcze się będą zmieniać. No, inaczej się wylicza nie po z miesięcznego wynagrodzenia, tylko ze współczynnika, który wyliczamy do, jako ekwiwalent do urlopu, więc tutaj tej kwoty nie ma. Kwota odprawy jest to 6-miesięczna pensja i kwota ekwiwalentu tak zwanego przejścia z upływem kadencji 3 miesięcy. Czyli 9-miesięczna pensja do wraz z pochodnymi. Czyli jest możliwość, że to w okolicy tej kwoty, którą tu mamy, 99 tysięcy, to się wszystko zakreśli. Tak, nie wiem, to jest ekwiwalent. Nie, no ja wszystko po prostu rozumiem, tylko teraz no, kwestia taka, że pani skarbnik, jak sama tutaj dodała, że są to wydatki nieprzewidziane. No słuchajcie, no, ale czy to jest teraz wina radnych, że one nie były przewidziane? No to jest wina społeczeństwa chyba, tak? Że w demokratyczny sposób podjęła taką, a nie inną decyzję. I dlatego te środki były nieprzewidziane. Czy o kształcie budżetu w 100% decyduje Rada? Nie, no przecież budżet kształtuje wójt i składane u niego wnioski. No to przecież powinny być takie środki przewidziane. Ja aż się boję pomyśleć, że oczywiście nie będzie w następnej kadencji, ale co teraz na przykład z, nie wiem, z pensją dyrektora nowego zatrudnionego w Badlewie, na którego środki też nie było pieniędzy, no to aż ja nie wiem, czy możemy na chwilę zamknijmy tę gminę do przyszłego roku i poczekajmy na nowe środki, bo być może po prostu nie mamy czym dysponować już do końca grudnia. No tak to mniej więcej teraz wygląda, Szanowni Państwo. Jak, nie dziwię się naprawdę pani wójt, że nie odważyła się przyjść na dzisiejszą sesję i spojrzeć przede wszystkim strażakom w oczy, bo no, ja osobiście też bym nie przyszedł, jakbym po prostu nie przewidział czegoś takiego. Tak? Dziękuję bardzo. Znaczy tej odprawy, ponieważ pani mecenas tak stwierdziła, że uchwała w sprawie wynagrodzenia, a wójtem ma tego rozszerzenia, że inne składniki, więc stwierdziła, że taka uchwała musi być podjęta. No ale nie to są wyroki sądu administracyjnego. No przez rozwarzenie, tak? No wniosek. Wniosek do rady mówić. I to pani zgadza. Ja nie rozumiem. Ponieważ przekazała pani projekt budżetu do Rady Gminy. Od momentu przekazania projektu budżetu dysponentem staje się Rada. Rada może dokonywać zmian od momentu, kiedy to wpłynie do Rady. Tak. Czyli przedłożyła pani projekt budżetu. Mam wniosek. Pani przedłożyła. Tak. Mam taki wniosek. Aby i to jest wniosek formalny, aby kwotę 91 902 zł wpisać w budżecie gminy do pozycji dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzwicach, gmina Drzwice.
Tak jest mój formalny wniosek i poddam ten wniosek pod głosowanie. Ponieważ jesteśmy dysponentami projektu uchwały budżetowej i możemy to zrobić w momencie wniesienia. Nie powoduje to zwiększenia deficytu, nie potrzeba jest zgoda wójta na rozwiązanie. Szanowni Państwo, czy wszyscy rozumieją treść wniosku, który złożyłem? Wszyscy rozumieją treść wniosku? Tak. Rozumiemy, tak? Treść wniosku. To jest za przyjęciem wniosku. Się, tak. Się... Proszę bardzo. Do... Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, przepraszam Państwa. Z tego, co zrozumiałem jak do tej pory, to rozmawialiśmy o zmianach w rzeczy gminy Kuźnice na 2018 rok. Tak jest. Pan w jaki sposób płynny przeszedł do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej do Różbicy. Nie przeszedł, jeszcze nie. Nie, bo cały czas sprawa nie dotyczyła tutaj o przygotowania środków finansowych na odprawę, tylko przeszliśmy tak płynnie do rozmowy, gdzie są pieniądze z ubezpieczenia, które należą się druhom OSP z Różbicy. To są... Dokładnie. A to... Czy to są te pieniądze, gdzie ja nie wiem, no bo to pani skarbnik mi powiedziała, że tak, płynęły te środki, do tej pory nie usłyszałem od pani skarbnik, że te środki wpłynęły. Nie ma tego w planie projektu. Dajcie mi, szanowni państwo, dokończyć. Myślę, że pani skarbnik porusza się w określonych ramach finansowych, a nie pisze, co jeśli na analizę śniejszej, co do kopii z jej pozwala mieć, ewentualnie drukarka wypluje. Rozmawialiśmy, że pani skarbnik przedstawiła, że to są środki, które zabezpieczyła na wypłatę zaistniałej sytuacji. Nikt się nie obraca tutaj na wybór społeczeństwa i na demokrację. Sytuacja jest taka, że będziemy mieli nowego wójta, że mamy starego i w związku z tym należy mu się odszkodować. To jest jedna sprawa. Drugą sprawą jest sytuacja, że jeśli przyszły środki ubezpieczenia, której nasza jednostka była ubezpieczona, a już wiemy ze słów pana prezesa, że było to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, jeżeli te środki przyszły, szanowni państwo, to ja proponuję jeszcze co innego. Zróbmy godzinną przerwę. Pani skarbnik będzie grzecznie przez nas poproszona, aby przygotowała taki plan dochodów budżetu gminy Różbica na rok 2018, który będzie uwzględniona pozycja numer 1, zabezpieczenie środków na rzecz opłat, odprawy tego odszkodowania i również środki czarno na biały, ile przelała na firma ubezpieczeniowa i dla grupy ubezpieczeniowej. No przecież nikt im nie może zabrać, że oni no, scyzorykiem nie będą jeździć i naprawiać szkoda, nie uczestniczyć w akcji pożarnej. No, ludzie, choćby zdrowo rozsądkowi. I jeszcze sobie nie jest, skoro przyszły środki, to one muszą być. Nie znikną. No i mam tylko zapytać, a czy tutaj przeczytał pan radny, ten z czego to wynika właśnie, że to jest to odszkodowanie i dom jest tu. Znaczy, a przeznaczone jest tu, bo to nie trzymam, nie musi mówić pani skarbnik, bo to wynika z dokumentu. Ale te dokumenty dostaliśmy dzisiaj. No to no, dlatego, no to pani skarbnik, może pani wytłumaczy, że to jest, czy to jest to, czy nie to, bo tutaj pan radny ma wątpliwości. To jest ta kwota, bo ja tylko słyszałam, że pani skarbnik jeszcze nie ustaliła, jaka dokładnie będzie kwota. Nie odszkodowania dla pani wójt, tylko odprawy, bo to jest różnica. Tu są tylko słowa, chodźmy się, niech nam czytelnik nie powiedział, nie. Dobrze, no, jeśli mogę, to pani skarbnik, czy to jest ta kwota? Tak, to jest ta kwota. Mogę poddać wniosek, który złożyłem pod głosowanie? To jest za przyjęciem wniosku. Ale nie. Nie, no pani skarbnik, jesteśmy dysponentem budżetu. Jeszcze raz, proszę pan, powtórzę wniosek. Wniosek dotyczy zmiany do przedłożonego budżetu w dniu dzisiejszym sesji i wniosek brzmi następująco. Wnoszę o przekazanie kwoty 91 902 zł z paragrafu przeznaczonego na odprawę emerytalną dla wójta i przeznaczenie tych środków finansowych na odszkodowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej, na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach i taki odpowiedni paragraf powinien się pojawić w załączniku do budżetu gminy Drużbice po stronie wydatków. A chciałem się jeszcze dodatkowo. Bo po stronie dochodów to my wiemy. To co radna Stefa Sylwia raczyła przypomnieć i przeczytać radnemu Mariuszowi
Randolfowi, jak to wygląda. Natomiast po stronie wydatków mój wniosek jest następujący. Oczywiście co do technicznych warunków, to co raczą tu radny zwrócić uwagę. Uważam, że po przegłosowaniu tego projektu uchwały, tego wniosku, projekt odpowiedni zostanie przygotowany tylko technicznie i zostanie... Ale tylko do środka przekazany z ubezpieczeniem. Tylko chciałbym, żeby to było... Tak jest, tak jest. Tylko środka przekazany... Nie bez powiedzenia o dochodach i o wydatkach. Dochody mamy określone. Żeby w projekcie napisane, tak. Jest to pośrodki, tak, przekazane ze środków dużych. Znaczone pieniądze. Kto jest Proszę Państwa, ja mam inny wniosek. Bo to... To jest drugi wniosek, to będę gotowy. Mam taki wniosek, żeby tą sprawę odłożyć, czyli to przekazać już nowej Radzie, bo z tego co wiem, to te pieniądze, które z ubezpieczenia przyszły, to nie przyszły w całości na straż, tylko część gminy, tak? A część straż. Jeśli zostaje odszkodowanie, kolega się uśmiecha, jeśli gmina ubezpieczyła i zostaje odszkodowanie gmina, to czy to ten sprzęt był czyj? Gminny. I ten sprzęt powinien być odnowiony przez kogo? Mi się też wydaje, że jest gminny. Ten, który był sprzęt gminny, powinien być odnowiony. Posłuchajcie Państwo, na przykład, nie wiem jak to sprzęt był kupiony przez gminę, ale załóżmy, że była kupiona pompa. Jest to na majątek gminy? A skoro teraz straż dostanie, to straż kupi majątek gminy się pomniejszy. Ale kto będzie to konserwował, kto będzie dbał o to? I moim zdaniem, ile było majątku gminy, powinno być na majątek gminy przejść. Tak firma ubezpieczeniowa powinna odpłacić. A który majątek był na straż, to powinien być majątek oszkodowania na straży, nie? Tak było, czy nie było? No nie do końca, panie radny, no, bo gmina tak naprawdę po tej dotacji z Kleszczowa będzie mieć 3 razy tyle majątku więcej w Drużbicach Ochotniczej Straży Pożarnej niż do tej pory. Ale to nie mówimy o majątku. Jeśli chodzi, że gmina coś straci, żeby była jasność. Natomiast to, co nam polisa zawierała ubezpieczenie jakby w budynku, czyli włamań innych szkód i mienia znajdującego się budynków, czyli mienia gminnego, mienia strażaków, z drużyn strażaków, nie z innych, tylko z drużyn, czyli mienia tak naprawdę całości tego, co tam się znajduje. I to obejmowała polisa. No po prostu tak niefortunnie są te finansowania tu zakręcone, że tak, część mamy tej jałmużny, bo to nie jest dotacja, tylko dobrze szanowni radni wiecie, że te pieniądze dostarczają na paliwo i tak naprawdę na jeden wężyk. Więc za tą jałmużnę nie robiliśmy ubezpieczeń, tylko robiliśmy to przez gminę, czyli gmina to finansowała te ubezpieczenia, te polisy i to obejmowało budynek. Rozumiem. Plus zmienie, które znajduje się w budynku na całości, ale jak na przykład jest koniec roku, jest inwentaryzacja. Tak. Gmina spisuje swój sprzęt, czy nie spisuje? Spisuje. No czyli miało, czyli byłby sprzęt i gminy, i straży. I straży. A teraz jak wy to kupicie, to czyj będzie ten sprzęt? Straży. Żaden... No tak, to czyj? Będzie straży. Natomiast gminy... Czyli majątek gminy się pomniejszy, czy powiększy? Powiększy się, ponieważ gmina Kleszy przekazała gminę Drużbice dotację i gmina Drużbice będzie właścicielem teraz... Ale to ma straży 100 tysięcy. Dobra, ja nie nie. Panie radny, proszę cię. No to może zlikwidujmy tę Drużbicę i będziecie mieć spokojnie. Panowie, chodzi o zlikwidowanie, żeby to poprawnie zrobić. No, a jak jest? Szanowni Państwo, możemy przerwać tę dyskusję? Ja wam powiem, co się powiększyła, co uszczupliło. Jedno jest pewne. Zostało ukradzione i na pewno się uszczupliło. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panowie, drodzy, bo państwo, jeszcze szansa bardzo.
dochodzimy do kuriozum, bo za chwilę się okaże, nie chodzi o przekupić, nie złodzieje, zrobili krzywdę, tylko darczyńcy wykazali się złą, bo jedni dali 100 tysięcy, drudzy 20, a trzeci dali odszkodowanie. I jest to normalnie krzywda dla straży, dla gminy i za chwilę zadzwonimy do złodziei, że ich przepraszamy, że ukradli. No tak, jak już ukradli, to jak to dokać? Ja mam tylko prośbę. Całkowicie tu wspieram pana prezesa. Musimy odtworzyć te pieniądze, nie idą na remizę, której ja jestem przeciwny budowie ze środków kredytowych. Nie jestem przeciwny budowie remizie. Jestem przeciwny, że ta remiza powstaje z kredytu. I to jest dla mnie nieporozumienie. Powinna być zbudowana dawno temu, w inny sposób, albo z historią. Natomiast to, że trzeba ją otworzyć sprzed, dla mnie jest bezdyskusyjne, maszku i tak dalej. Niezależnie od mniejszej lub większej tutaj afery głosuję za tym. I do tego się przyznaję bez dalszego ciągu. Natomiast mam prośbę do rady przyszłej kadencji. Przekażcie te pieniądze, czy one się należą z mocy ustawy, czy nie. Uważam, że panującemu wójtowi, pani Bożenie Zielińskiej, należą się te pieniądze bez naszej awantury, czy też przepychanej. Będziemy ją grzecznie pożegnać, podziękować za współpracę, za pracę na rzecz dobra gminy. I tylko tyle chciałbym powiedzieć, a reszta jest taki nasz wzajemny przepychanie. Dziękuję. Ostatnie zdanie na zakończenie chciałem tylko dodać. Powiedzmy sobie wprost, szanowni państwo, i odpowiedzmy na pytanie. Czy chcemy dać dla straży te pieniądze, czy nie? Krótko, bo my owijamy bawełnę, no to możemy konkretnie, czy chcemy pomóc straży, czy nie chcemy pomóc straży. A to, czy to jest własnością gminy, czy to jest straży, strażacy wyjeżdżając do akcji nie biorą pod uwagę, czy sprzęt biorą, tylko oni ratują ludzi. Szanowni państwo, o czym dyskutujemy? To, że później trzeba przekazać ten sprzęt może z gminy na straż, jakoś usystematyzować, ujednolicić jak najbardziej. Ale to nie będzie dyskusją na obecną chwilę. Dyskusją powinno być to, jednoznacznie nas wszystkich mówiących wspólnym głosem. Te pieniądze powinny dzisiaj się znaleźć, być w uchwale podjęte dla straży. Natomiast pieniądze, jeżeli chodzi o pieniądze dla pani wójt, pani skarbnik, jeżeli chodzi o pieniądze dla pani wójt, my na dzień dzisiejszy nie negujemy, nie kwestionujemy, bo i te pieniądze będą się należały i się im należą. I te pieniądze otrzyma. Natomiast kwestia w jakiej wysokości, to my sami nawet nie wiemy. Bo było powiedziane, że zaległy urlop. Przecież może pani wójt jeszcze iść na urlop, na czas. No po co wypłacać pieniądze za zaległy urlop, można urlop wykorzystać. No ale dużo czasu nie zostało, a pieniądze idą. Także szanowni państwo, proszę was o jedno. O jedną tylko przyswoitą taką decyzję naszą wspólną. Przeznaczmy te pieniądze dzisiaj wszyscy dla straży. W imieniu wszystkich potrzebujących was proszę. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam jedno pytanie, bo proszę państwa, ja chciałam zapytać, jaki jest termin wypłaty tego? Nie ma zajścia. Czyli jak upływa kadencja, w tym dniu musi dostać wszystkie należności. A gdzie tak jest napisane? W kodeksie pracy. Jeżeli odprawa emerytalna. A te 3 miesiące, bo ja nie bardzo zrozumiałam, proszę mi jeszcze wytłumaczyć. To jest ustawa o pracownikach samorządowych, z upływem kadencji przysługuje tak zwana odprawa 3-miesięczna. No i proszę państwa, no to trzeba poszukać pieniędzy, jeżeli tak mówi prawo, jeżeli tak mówi przepis. Natomiast pieniądze dla straży mają być dla straży. Nie możemy manipulować pieniędzmi straży odprawą pani wójt. No proszę państwa, to jest nieetyczne. No, trzeba poszukać dzikie pieniądze. Na to proszę państwa. Dziękuję. Ja tylko się chciałam wszystkich spytać, że jakby nie ukradli i nie okradli straży, nie byłoby odszkodowania, skąd by było na oprawę? Bo on mówi o panu. Tak jest. Czyli i tak trzeba będzie podziękować. Proszę bardzo. Szanowni państwo. Ja tylko odpowiem na pytanie pani Krzysztofa, pana Mariusza, który chciałbym zrobić przerwę i żeby pani skarbnik przygotowała nową uchwałę dotyczącą jednego i drugiego, że tak powiem. W związku z tym, że w projekcie uchwały mamy identyczną kwotę bez tych 77 groszy, jaka jest wypłacona z tytułu odszkodowania, to zdajemy sobie sprawę, że w budżecie gminy w tej chwili nawet nie ma złotówki, szanowni państwo, ani mniej, ani więcej. Tylko jest tylko ta kwota, no nie oszukujmy się. Przecież byłaby zabezpieczona wtedy inna, większa, mocniejsza, taka jaka jest potrzebna. Więc nie myślmy o tym, że znajdą się pieniądze, bo one się nie znajdą.
I podejrzewam, że jeżeli nie przesuniemy na tą odprawę dzisiaj tych pieniędzy, to będzie trzeba jeszcze za tydzień zrobić sesję i wziąć kredyt, bo to tak się skończy, bo przecież pani mi pójdzie do sądu. Pójdzie do sądu i będzie miała do tego prawo oczywiste. No przecież każdy by to zrobił, tak? No przecież to są jego pieniądze. Dlatego ja prosiłbym, żebyśmy poparli mimo wszystko wniosek tutaj przewodniczącego o przesunięcie tej całej kwoty, a panią skarbnik też prosiłbym o wyjaśnienie, bo jak wiemy, ta kwota w całości chyba nie powinna być przesunięta do strażaków, żebyśmy później na nowego wójta też nie ukręcili pana na odnośnie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak? O to mi chodziło. Czyli po prostu tą całą kwotę byśmy proponowali, tak jak mówi przewodniczący, przesunąć do dotacji do straży, natomiast na wniosku o już samą dotację dla OSP w Drużbicach po prostu przesunąć tą kwotę, którą możemy, te chyba 47 czy 50, a tę pozostałą kwotę niech po prostu nowy wójt wydatkuje już wykonuje. Ono już będzie też zapisane na paragrafie, żeby później nie było problemów w sytuacji jakiejś kontroli. No niech pan skarbnik może wyjaśni, bo ja może się do końca nie orientuję. Dziękuję bardzo. To nigdy za mnie pytał. Jest na majątku gminy była kwota 47 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty 51 tysięcy złotych jest rzeczywiście tutaj, tak panie Maćku, straż. Bo takie były chyba też przedstawione dokumenty do ubezpieczyciela. I teraz, żeby majątek gminy rzeczywiście nie był stracony, nie zmniejszył się, że tak sobie po prostu, no gmina dostała odszkodowanie i ten majątek powinna sobie odtworzyć. Więc prawie powinno wyglądać to tak, że ta część, bo różnica powinna iść jako dotacja, bo to był ich majątek i tu się nikt z tym nie kłóci i tak każdy się zgadza. A całą kwotę gmina powinna otworzyć sobie ten majątek z odszkodowaniem. Więc to jest dla pana wiceprzewodniczącego. Ja złożyłem wniosek na 91 902 zł. Ja mam jeszcze tylko pytanie, jakie to będą zakupy, czy to są inwestycyjne, czy nie, bo pan Maciek tu nas bardzo bombarduje, że mamy jakieś tam swoje wymysły, ale to są przepisy prawa. Ja nie mogę też czegoś zrobić niezgodnego. Pan jest biznesmenem, inaczej to u pana wygląda. My mamy różne procedury i zamówienia publiczne i ustawa o finansach i o dyscyplinie. Nie możemy tego sobie tak wydawać, że ja sobie wyjdę z kieszeni i zakupię sobie sprzęt, bo mamy procedury. Duże przetargi są na kolorze czy bez kolorze, to naprawdę tak nie jest prawo. Zresztą pan wiceprzewodniczący chyba też mnie zwesprze, że uznamy prawo zamówień publicznych i my no nie możemy wydać. Tym bardziej, że w tym roku były pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 80 tysięcy złotych i w ciągu roku budżetowego ta kwota się kumuluje, prawda? I to będzie powyżej 120, nie pamiętam, jeśli tam jest 30 tysięcy euro, a powyżej tam 20 tysięcy złotych. Każda wydana nam jedna złotóweczka powyżej tej kwoty, nawet jakby pan chciał lataneczkę kupić, ona się wpisuje w ten słownik CPV, gdzie jest, tam jest chyba sprzęt ratownictwa i w jednym tym słowniku i nie możemy wydać już bez przetargu. Naprawdę. To jest jasne. Dlatego jeżeli przesuniemy na straż, to nie będą mogli zrobić. Już ale jedno tylko zdanie. Pani, pan nas też nie bombardował, bo mamy przepisy, które musimy. Pani skarbnik, ale jestem tutaj go jakiś na lotka. Tak, chciałbym powiedzieć jedno. Państwo i tak odtworzycie ten sprzęt z nawiązką razy dwa. Ale jest to no, nieważne jest jak, pieniądz jest pieniądz. Czy na nim pisze to, czy na Narodowy Bank Polski, czy Narodowy... Znowu się nie zgodzę, bo mamy znowu pan inaczej myśli, a my musimy zgodnie z swoim. I to jest moja tutaj... No dobrze, to nie chcę źle. No przyjdziemy po dalsze zakupy nowych rzeczy. Jeżeli będzie to 47, i tak będziemy musieli to tak odnowić, tak. I to majątku sobie wpisać, i wtedy będzie to przekazane tak jak było do tej pory. I będę przekazane. Czyli rozumiem, że w nowym budżecie będzie te 47 dla nas dodane. My nic nie chcemy, zrozumcie, ja jestem prywatnie tutaj, prywatną straż założyłem w Drużbicach i ona chce pieniądze. To wam mówię wszystkim, no. Ja nie chcę brać pieniądze, bo nas obowiązują procedury.
Dobrze, radny, pani sekretarz, radny, radny Piotrek Burmuzik, a później pani Słowik. Proszę bardzo, Piotrek. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Nie mówimy, że te pieniądze nie dane. Pieniądze się muszą znaleźć. Było szkodowanie, jak najbardziej powinno być przelane. Jeżeli na odprawę pani burmistrza będziemy się weźmiemy, tak? Bo to też są przepisy prawa. Maćku, panie Maćku, bo zamówić się pewnie na mnie obrazisz. Zapytam inaczej. Mówisz, że przetarg na tam te kilkadziesiąt tysięcy złotych trwał w gminie no 2 miesiące. Ile lat oddajesz, tak powiem, syrenę straży na WSP Lawicz? Którą pożyczyłeś, de facto to była własna fugarka, jeszcze się dzieci Konrada kupiona. Ile lat ją oddajesz i kiedy chodź montaż? Dziękuję. Trudne, trudne jest to pytanie, ale zobowiązujemy się wam ją dostarczyć. Dziękuję. Ale to, drogi radny, z czego to wynika? Ano z tego wynika, że na przykład jednostki mają na energię, tak jak u nas, na paliwo i na nic więcej. Że jeżeli spali się syrena, która naprawa kosztuje 1500 zł, no to niestety nie ma z czego wziąć. I to trochę troszkę po części też i twoja wina. Bo do tego doprowadziliśmy, tu jeszcze radni, jedno zdanie. Doprowadziliśmy do tego, że nie ma z czego energii. Szanowni państwo, no nie będziemy tu teraz przyzwyczaić się, kiedy syrena była pożyczona i kiedy będzie oddana. To jest przesadne, to jest tylko gotowy. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Wniosek złożyłem, wniosek podtrzymuję na kwotę 91 902 zł. Kto jest za zmianą do budżetu gminy i przesunięciem tych środków dla OSP Drużbice? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zwykłą większością głosów. Pani skarbnik już technicznie później, tak? No zmieniam się kwotę. Zmieni się, ale to będzie prosto. To jest ta sama kwota, a ten kolejny projekt uchwały dotyczy udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej w Drużbicach i na Drużbice. Projekt standardowy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Rada Gminy Drużbice uchwala, co następuje. Udziela ochotniczej straży pożarnej w Drużbicach i na Drużbice dotację w wysokości 97 902 zł. Na dofinansowanie, wyposażenie, utrzymanie, zapewnienie gotowości bojowej w 2018 roku. Szczegółowe warunki przekazania dotacji oraz zasady rozliczania określone zostaną w umowie między gminą Drużbica a ochotniczą straszą pożarną Drużbica. Wykonanie uchwały powierza wójtowi gminy Drużbice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za przyjęcie, że pani się podnoszą, co się dzieje. Proszę być dopisane, że to będą środki przeprowadzone. Bo to jest ta kwota uchwalona. Tak, 91 900. Przegłosowane, tak jest. Będzie problem. To jest standardowa procedura. Zdaje się, nie pytali, czy to gminny, czy strażacki. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów. Interpelacje radnej sprawy różnej za objęcie sesji. Przecież można drugą stronę złożyć, pani skarbnik. Że jak straszny, to jest inna, tak jak na... jeżeli straż dokona zakupu, a jest odposobną jednostką, więc nie wpadnie w te widełki procedury postępowania dotyczącego zamówień, tak? To będzie można tą część, którą straż kupi, będzie łatwiej przekazać na majątek gminy. I by się wyrówna. Drugą stronę. Dlaczego? Straż będzie przekazywać na majątek? No dobrze, żeby było zgodnie z zasięgiem. A pan skarbnik, jeszcze jak mogę, może być inaczej. No straż po prostu zakupi sprzęt za te 91 tysięcy. Sprzęt, który miała ten na swoim stanie, a gmina w przyszłym styczniu ze swoich środków okupi ten za 47. To tylko dobra wola. Jeszcze dodaję, jak to się ogarnie. Tak nie, 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 nie
wiceprzewodniczący Śmigielski, radny Tadeusz Wieczyński, tak jak powiedział. A, pan pytanie do pani sekretarz. W tym roku Wigilia dla osób starszych i samotnych nie będzie organizowana. Którego? Nie mamy jeszcze terminu. A jeszcze rezerwacji żadnej sali nie ma? Nie. A drugie pytanie dotyczące tutaj, ponieważ wpłynęła skarga od jednego z mieszkańców na jednego z pracowników tutaj Urzędu Gminy i ten ustawowy 30-dniowy termin minął we wtorek odpowiedzi na to jego tutaj to pismo. No, tego pisma nie otrzymał. Słucham? 9 mija. Jutro. Jutro mija. Aha, czyli odpowiedź będzie miała. Dobrze, dziękuję. Radny Tadeusz Wieczyński. Ja tu parę pytań chciałem zadać za Maćkowi, bo tu może telewizję można prowadzić. Może okradamy straż. Czy kolega to się nie poczuwa trochę do winy, że ta straż została okradziona? Ja się poczuwam. Tak? Bardzo. Bardzo się poczuwam, panie radny, już powiem dlaczego. Bardzo się poczuwam, bo lekceważyliśmy, wierzyliśmy pani wójt radzie przez 8 lat, że dała nam zielone światło rada i wójt na budowę i tak ta budowa stanęła na poziomie garaży i później nie mogliśmy nic zrobić, nawet głupiego alarmu zamontować. Pomijając fakt, że do Warlewa nie szkoda było raz rączkę podnieść i alarm się za 8 tysięcy założyło. W Drużbicach nie można było doprosić się niczego. Z tego co pamiętam, czyli taka prawda. Nie zwracali się o to, żeby zabezpieczyć ten sprzęt. Panie, a poza tym, ale dobra, może skończę, co? Tak. Gdzie to kompleksowo. Tak jest. To w takim razie niech mi pan powie, jak się stało ze samochodem staradzkim. Ja tu zwracałem się do przewodniczących, żeby wyjaśnili tę sprawę i niestety do tej pory też nie wyjaśnili. Samochód staradzki, który był konserwowany, był w ciągu eksploatacji, jak jest do sprzedaży, to jest całkowicie znany. Słuchajcie, jak może być samochód konserwowany, a później do sprzedaży silnik nie dobry. Pompy nie ma, akumulatorów nie ma. I zamiast wartości, które by były, na pewno większe. Nie wiem, kiedy ile? Już jest znany 108 tysięcy. Czy na to tyle złą? Nie, co? 4,5. O, jest. Opony, kurde. Samochód, który jest przejechany, to ile? 20 tysięcy. No właśnie. 20 tysięcy i konstruowany, zapalany. No to tylko oleje wymieniane do sprzedaży złą. Zwracałem się do przewodniczącej, żeby tą sprawę wyjaśnić. Mówią, to nie jest sprawa. Słuchajcie, to jest sprawa, no to jest zwykła kradzież moim zdaniem, tak bym powiedział. Rozkradzony samochód, który jest. No bo nie mogę powiedzieć inaczej, a no tuż czy. Tu kolega mówi, że telewizję by sprowadzić. Czy nie warto było telewizję sprowadzić do tego samochodu, jak wczoraj? Tak by było warto. Czyli moim zdaniem nie zadbaliście o swój sprzęt, który nie mieliście. No. Nie założyliście alarm. Byle alarm, byle założył tam 2000 euro po samochodzie. Tak bym powiedział. No, prosty. Bo Warlewie wydali, nie wiem, 87? To już jest bardzo dobra, bo to jest zabezpieczone, no, świat mały. I nie wierzę, że po prostu przeoczyliście to. Nie. Nie przeoczyliśmy, bo czekaliśmy, że jeżeli będzie cały kompleks zrobiony, będzie remiza, będą garaże, będzie monitoring, będzie alarm. A nie będzie tylko połowicznie robione część nie. Każdy sobie wchodził i wychodził. Szanowny panie radny, odnośnie samochodu. Już tłumaczę, akurat był pech taki, że po stuleciu w drodze do garażu po prostu nawalił. Tego nikt nie przewidzi. Po pierwsze. Po drugie, jak szanowny panie radny, można sobie sprawdzić, jest taka strona Allegro i tam są licytacje samochodów pożarniczych, może sobie radny sprawdzić. Ceny takich samochodów to się wahają w granicach 5 tysięcy. Możemy śmiało iść do sądu i udowodnię to w terminie.
Mam oferty takie i wiem, co się sprzedaje. Za dużo dał. Tak, za dużo dał, bo chciał się zachować w porządku. Macie pieniądze dla siebie, ja ten samochód wezmę i postawię obok swoich. Tak to się skończyło. Szanowny radny, żadne zaniedbania tam nie były robione. Po pierwsze, po drugie, dlaczego on był bez pompy i tak dalej. To wszystko, co się znajdowało w nim na wyposażeniu, przełożyliśmy do tego samochodu, który nie kosztował 800 jak do Wadleba, tylko kosztował 150 czy 180. Wszystko to było zdemontowane i przełożone do samochodu. Nikt nic nie ukradł, nikt nic nie przywłaszczył. Szkoda, że rady się nie zainteresował wtedy, jaką procedurą było to robione, w jaki sposób było to doposażone, że samochód, który powinien być wartości 800, zrobiony był za poniżej 200. Bo tak to było zrobione i tak to było z panią wójt uzgodnione, że przekładamy wszystko, co możliwe z tego samochodu, który i tak nie ma żadnej większej wartości, przekładamy do tego nowego to, co się nadaje do użytku. A nadawało się z tego samochodu bardzo wiele. Dlatego tak, bardzo wiele. Trzy rzeczy na tym. Trzy rzeczy? No, a silnik się nadawał. No. Nie silnik, tylko wyposażenie. Dlatego mówię o pompach, o innych rzeczach. Samochód, który jest wystawiony na Allegro, on kosztuje około 6-5 tysięcy, gdy jest za tą pompą, tak jak był w Adlewie sprzedany. Tak są wystawiane ceny na licytację. I nie ma innych absurdalnych kwot za samochód taki, który... No, kosztuje pani 6 tysięcy, ktoś ma nagle różnica, dać 200. Maciek, ale nikt nie wytłumaczysz, jak po 20 tysiącach samochód dobrze eksploatowany, dobrze dbany o ten samochód, po 20 tysiącach silnik jest złom. Szanowny radny, kupiłem samochód za 800. Zrobiłem mi 22 tysiące i przyjechałem na lawecie. Kosztował mnie naprawa bardzo dużo. Ale używam. Proszę, dawno. Praktycznie miałem 4 miesiące. Nie tak powiem. A jeżeli już tak pan radny mi dobiega, to ja zapytam, co się z samochodem w Rożnianowicach dzieje, że nim nigdzie pojechać nie można. Radny pomagał w zakupie, radny pomagał w remoncie, wystawił masę faktów i okazuje się, że dzwoni do mnie ten z Rożnianowic Adrian, mówi, on nigdzie nie pojedzie na żadną imprezę strażaków, nie dowiezie, bo to jest jeden klukier, jeden rumot i nigdzie nie jechać nie można. No, ustosunkujmy się do tego. Nie, to są sprawy interpelacji, sprawy. Więc ja mam pytanie do pani sekretarz. Ja chciałam zapytać panią sekretarz, co z orzeczeniem z Funduszu Sowieckiego w Teresinie? Bo to było przetarg? Tak, strefa nie było pełna. Które się już jak przetoczyło, więc pytam co dalej. No ja pytam, bo nie wiem, nie mam wiedzy. Może ktoś z państwa wie, to proszę mi powiedzieć. Nie, nie było prawdy i chyba planowaliśmy przetarg. Może? Chyba nie było oferty na nasz przykład. Ale ja nie wiem. Z tego co wiem, to była i przetarg miał być otwarty. A, to jest tak, co... Bo ja nie wiem, to jest tyle oświe. Ja nie mam, ja nie mam. Ja nie mam, ja nie mam. Dobrze, no tak. Pani sekretarz, proszę odpowiedzieć na piśmie, pani sekretarz. Ja mówię, że generalnie nie było tyle postępowania, jeżeli chodzi o oświetlenie i zapytań. Dwa. Jedno na razie z całą pulą i drugie Teresie, nie reszta pozostaje. Tak. To było tyle, pani sekretarz, dwa. Pani sekretarz jest w temacie, podejrzewam, no bo chyba tak mało... Niech pani sekretarz odpowie na piśmie, jeżeli nie. No ja to proszę. Proszę bardzo, już wiem. Pani radna, już wiem. Jeśli można, gmina przeznaczyła 46 tysięcy złotych na całe zadanie, na kilka miejscowości było, tak? Tak. Jedyna oferta, która wypłynęła, to jest 99 694 zł, 2 grosze, więc to dwukrotnie przekraczy. Ja mówię, wszystkich nie znam już. Ale wczoraj jest zmieniony. No dobrze, no to teraz... Woda jest dwa razy wyższa niż woda zabezpieczona. Przeznaczone środki. Wiem, czy mogło nie ma. No to wiem, co z funduszem stołecznym na pewno. Będzie problem. Trzeba rozdysponować, ale...
Mamy jeszcze półtora miesiąca, w związku z tym pewnie spróbujemy uruchomić jeszcze raz postępowanie, tak? Dobrze, a jeżeli to się nie uda, to ja pytam, co z funduszem społecznym? No będzie nie wykorzystane. A można jeszcze robić zmiany? Nie. Do końca pani to wiecie. Ale nie wiecie państwo, że przypada nam dotacja, jeżeli jest niewykorzystany. No ale to nasza wina, że taka. No ale pani, ja nie mam do pani pretensji. Ja mam ogólnie przecież fundusz sołecki na 2018 rok. To zaczyna się od stycznia 2018, tak czy nie? Zrobione były projekty w kwietniu. W kwietniu był projekt. Ja mówię to leśnie. I mamy listopad. Proszę państwa, no to jest coś nie tak. To jest fundusz sołecki, to są pieniądze sołectwa. No i tak sobie przepuścić, bo ktoś zaniedba, no tak nie może to być. To nie jest zaniedbanie, ponieważ ze względu na oświetlenie śmieszne, Bo ja chciałem dalej, to nie dotyczy jednego sołectwa, to dotyczy kilku sołectw. Dotyczy też woli warszawskiej i wielu innych. Bo teraz przeczytamy, jakie to są sołectwa. Jakie to są sołectwa? Chcemy powiedzieć, jaka skala jest. Teresin, Wola Różniatowska, Suchcice, Pole, Dowin, Polonia, Ucisko. Dowin jest zrobiony, jest zrobiony. Nie mówiłam wam, ja muszę się zmieścić, tak da się zrobić. No. Ale jak może być sobie odejść? Dobra, już. Ale proszę mi wytłumaczyć, ja rozumiem. No mnie siwo. No. Pierwsza część jest zapłacona, uregulowana.
Druga część czekamy na... A jaka kwota została do, jeszcze do zapłaty? Około 500 tysięcy. A łącznie było 800, tak? 800 coś. Czyli 500 tysięcy tak. Trzeba zapłacić. Czy przy postępowaniu przetargowym na salę SP była ujęta jakaś przedpłata w trakcie, czy jest tylko płatne jedną fakturą na koniec? Czyli tam też będzie 538 tysięcy. Tak jak umowa, nie pamiętam. To już mamy ponad minę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania, bo będziemy zamykać sesję? Ja mam. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam pytanie do pani skarbnik. Jak tutaj pani ma z tym, jak pomyślała, że nasza gmina porusza się w ramach prawa. Do dnia 23 listopada będzie wójtem pani Bożena Zielińska. Z tego 22. A myślę, że jest ostateczny termin. Szanowni państwo, w związku z powyższym zmierzam do sprawy zmian budżecie gminy w Różbice. Dlatego ten wstęp jest mi potrzebny. Tutaj słyszeliśmy, że w tym dniu ostatnim powinniśmy dokonać wypłaty. W związku z tym, w jaki sposób to będzie, bo rozumiem, że będą kolejne zmiany do budżetu. I komu będzie zadane? Bo rozumiem, że w dzisiejszej sytuacji i informacji nam przedstawiają, rozumiem, że pieniędzy w budżecie nie ma. Bo są tylko, nie ma tych, skoro było podważane, że zabieramy tak naprawdę z ubezpieczenia. No już nie czarujmy się, tak? Nie wracajmy do tego tematu. W związku z tym, jakie mogą być reperkusje dzisiejszej tutaj naszej sesji? No bo ja nie wyobrażam sobie, że każemy wójtowi pójść do sądu, chociaż by w ogóle to ona świadczyło. No pieniądze muszą być wypłacone. Pani mecenas kieruje, że ta uchwała musi być podjęta przed upływem tej kadencji. Czyli co musimy zrobić jeszcze jedną sesję pani skarbnik, żeby się było to zrozumienie. Na pierwszej sesji odbywa się wybór przewodniczącego rady i koniec, do domu. Nie może być nic innego programu. Tak, no i koniec, do domu. Ale ja chcę wrócić do tematu. Czy od razu wchodzimy w dzisiejszą decyzję, wchodzimy i wpychamy się w sąd pracy? No nie umiem powiedzieć. Dlaczego radny powiedział, że kadencja trwa do 23 listopada, na jakiej podstawie? Bo tak wszystkich trwa, tak? 16. Ja mam opinię prawną. Kadencja wójta. Kadencja wójta równa jest kadencji rady i wszystkie kadencje liczy się do kadencji rady. Kadencja rady gminy wybranej w 2014 roku trwa 4 lata. Licząc od dnia wyboru, to jest upływa w dniu 16 listopada 2018 roku. Zatem do tego dnia Rada Gminy kadencji 2014-2018 może realizować uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym statutu gminy. Na podstawie zaś artykułu 20 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji. Zatem pierwszą sesję Rady Gminy kadencji 2018-2023, kadencja 5-letnia, komisarz wyborczy winien wyznaczyć na dzień przypadający w okresie 7 dni po dniu 16 listopada. Dlaczego się zwróciłem o taką opinię? I dlaczego nie było to takie oczywiste? Ponieważ poprzednie kadencje rad gminy, chodzi o termin wyborów, bo inny teraz były wybory wcześniej. I przepis, ten ostatni fragment, który dotyczy 7-dniowego terminu, czy 7 dni, po dniu 16 zwołania pierwszej sesji, dotyczył upływu kadencji, a przedtem dotyczył wyników ogłoszenia wyborów. Wtedy było po 7, w ciągu 7 dni ogłoszenia wyników. Więc ten przepis się zmienił, ale w kontekście tych terminów ta zmiana jest dosyć istotna. Zasadnicza. Ale porządkuje pewne sytuacje. Porządkuje pewne sytuacje. Stąd też no pytam tutaj radnego, dlaczego 23 to już jest po kadencji. Radny, to ma.
na dane z kadencja rady i wójta jest to samo. Ale pełni swoje obowiązki zgodnie z artykułem 29 do powołania nowego. Czyli świadectwo pracy będzie jaka? Jaka będzie data w świadectwie pracy? Będzie świadectwo. No i dobrze. Dobrze, dziękujemy. Wyjaśnimy. Ten sam mecenas, który jest mecenasem, napisał mi tą opinię. No tutaj nie odnoszę się do kadencji rady. Wiem, że kadencja wójta trwa tyle, ile kadencja rady. W związku z tym jest... Nie ma bezkolega, panie przewodniczący. Nie, w związku z tymi zmianami proszę poprosić o opinię dotyczącą wójta. Ja dotyczącą rady poprosimy. No i tyle w temacie. Ale wyszedzie pełnić swoje obowiązki do momentu, ja świadectwa pracy mam decyzję. No, mam nadzieję, że do czasu jego wypisania ta data zostanie ustalona. Rozumiem, że już tutaj żeśmy wyczerpali. Ale to nie jest problemem, bo dalej jest problemem, są pewne pieniądze. Powinien martwić się, że tak powiem, termin. Znaczy jest problem, bo świadectwo pracy trzeba wpisać, żeby zgodne informacje. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem się odnieść na koniec do tej sytuacji, tego oświetlenia. No właśnie, miałam. Tego oświetlenia jeszcze jedna sprawa, bo były pańskami dwa przetargi, prawda? Ja się nie zajmuję. No, nie rozumiem, ale tak, bo ten pierwszy, ten duży, można tak powiedzieć, to są dużą kwotą. I tam się po prostu znalazły te szczęśliwe miejscowości, gdzie przetarg jest rozstrzygnięty, pieniądze były dołożone i będzie wykonane i tam nie wiem, pewnie był też wzorem, tak? Czy to, że tak, to czy tak, ale to proszę nie zrozumieć. Chodzi o to, chodzi o to. Chodzi o to. Chodzi po prostu, chodzi o to, że druga część pieniędzy na Wdowin jest w tym przetargu, więc tutaj też Wdowin może być poszkodowany, jak przepadną te pieniądze, bo te pewno jakaś marka jeszcze wisi w tym przetargu. Nie ma tych pieniędzy, to o to chodzi. Tylko ta część, co była tam Wdowin. No właśnie, to, czyli tutaj nie ma w ogóle funduszu sołeckiego w tej kwocie? Są, pewnie są. No to teraz właśnie o tym mówię, że przecież jeżeli 26, jeżeli składanie ofert było 26 października, i no, pani wójt miała wiedzę, że przecież jeżeli ponad dwukrotnie, grubo ponad dwukrotnie jest przekroczony kosztorys, jaki gmina posiada, kwota jaką gmina zabezpieczyła, to przecież nawet jak ogłosimy za tydzień ten przetarg, to i tak będzie uwalony. No bo jeżeli teraz mamy 46 tysięcy na to, a oferta była 100 tysięcy, to przecież to pani nie przyjdzie i nie zrobi na 46 na to. Ale można zmienić zakres. Ale jak zmienić zakres? Jak zmienić zakres? Jaki jest projekt na to? Na połowę? Na połowę, no co? No a jak nie zrobić w ogóle? Pani zgadnie. Ja, do czego ja dążę? No, nie, tylko dokończę. I chodzi o to, pani skarbnik, że jeżeli 26 mieliśmy taką wiedzę, że taka jest kwota i tak się wydarzyło, mieliśmy jeszcze 5 dni do końca października, może trzeba było, nie wiem, jakieś nagłe zebrania zwołać na zwyczajne sołeckie i szybko wpisać nowe wnioski, żeby te pieniądze nie przepadły. No teraz to już jesteśmy, no co, 46 tysięcy może... Szanowni Państwo, ostatnie moje słowo. Powiem tak, dobrze tutaj wiceprzewodniczący Bartosik ujął, że rzeczywiście te sołectwa, które były dopisane, to raz miały szczęście. To duże szczęście, bo tam też brakowało. I tam z tych pieniędzy, które były zabezpieczone, 137 tysięcy w budżecie na razy, oczywiście tutaj cały czas, co jakiś czas się powtarza, że kwoty są przekroczone, bo wina raz, bo to jest wprowadzone. Konkretnie one jest. Ale tak naprawdę, tak, chodzi o procedurę, o postępowanie. Ale tak naprawdę to wszystko, co było dopisane do raz, zostało uzupełnione, te braki w kwotach funduszu sołeckiego zostały uzupełnione zaoszczędzoną kwotą na wykonanie oświetlenia w Nowej Wsi. I naprawdę one miały szczęście, te sołeckie. Jeszcze jedną rzecz, proszę. Podejrzewam, ale to jest tylko takie moje zdanie, że fundusze sołeckie mają określoną kwotę, tak? Na przykład 5 tysięcy złotych, a dokumentacja i kosztorys była na całość. Wiadomo, że jak fundusz sołecki sobie określa, że będzie oświetlenie za 5, no to może to być 2 lampy, a nie całość dokumentacji, a do przetargu może, nie powiem, poszło całość, tak? Ale dokumentację to też robiliśmy my jako sołectwo z funduszu sołeckiego. Ale ja nie mówię o tym, że wartość kosztorysowa na przykład na całość zadania była, nie wiem,
Tak, żeby nie rozwinął. Chodzi o to, że jak było na przykład dokumentacji 5 lat i do postępowania było ujęte 5, a teraz w związku z tym, że jest przekroczony, no to będzie ujęte 2 lampy i będą zrobione 2 po to, żeby te 3 były zrobione w przyszłym. Tak, żeby to o, o ile? No tak, tylko że no to jest kwadratura koła, bo teraz w przyszłym roku no, będą musiały być zrobione z gminnych pieniędzy, bo już fundusze zaplanowane. Ludzie planując fundusz sołecki na 19 na pewno zaplanowali na coś innego niż te lampy, uznając, że to będzie zrobione w 18. Więc w 19 już jest zaplanowane co innego i się... Ale wiedzą, że wszyscy są przeciwnie, to tak zawsze było rozmowa, że na tyle ile starcza funduszu na tyle jest zrobione. Ale pani skarbnik, no ale skąd, jeżeli pani nie wiedziała o tym, że wykonawca dwa kwotę dwa razy taką i być może to nie zostanie wykonane, nie wiem czy zostanie, czy nie chcę tu przesądzać, bo to też jest czasami kwestia przypadku, ale jeżeli zostanie wykonane w połowie chodzi. To co pani powiedziała? No to już w przyszłym roku te przysłowiowe dwie dodatkowe lampy, które nie będą teraz wykonane, przy założeniu, że te dwie będą zrobione, trzeba będzie zrobić z pieniędzy budżetu, no bo już w Sołeckie są przeznaczone na inny cel, jak powiedziałem. No może nie są, bo ludzie są świadomi i na przykład cały czas... Znaczy oni mogli zaplanować kolejne 5 lat, ale to i tak się cofnie te dwa do tyłu. Ale można zmienić. Bo można w Sołeckiej raczej no, wiedzą i przychodzą sołtysi i wiedzą mniej więcej na ile im starczy. Dobrze, szanowni państwo. Tak, proszę pani. Chciałam się zapytać, kiedy ten punkt przedszkolny będzie otwarty. Bo byłam pani dyrektor, pani dyrektor jeszcze nie wiedział, bo 15 października do tej pory jeszcze nie ma. Mieszkańcy, niektóre dzieci się mamy zgłaszają i do tej pory jeszcze nie ma. Nie ma, ponieważ punkt przedszkolny jest w ramach konkursu i nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia ostatecznego konkursu. Ale niestety mają pretensje, po co było wyznaczone ten 15 październik, tak? Niektórzy chyba chyba zrezygnowali, które czekają, to i czekają, tak? Nie wiadomo, kiedy będzie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dziękuję za przybycie. Zamykam 39. sesję Rady Gminy Drużbice. Życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.